punktu, to ja jeszcze chciałem raz spróbować połączyć się na Skype'ie z panem Stanisławem Frejem, bo on ma bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia, dobrze? Także prosimy, proszę o cierpliwość, zaraz się łączymy. Jeśli będzie niesłyszalne, to się rozłączymy i natychmiast przejdziemy do następnego punktu. Okej, no czy jest już dobrze wszystko słychać jak należy? Jest lepiej? Ja założyłem teraz słuchawki, ale takie, wiesz, takie tanie, tak więc nie wiem. Więc proszę Państwa, skończyliśmy na tym, gdy została dla mnie jedyna ostateczna opcja, paszport z jednokrotnym przekroczeniem granicy. Wylądowałem w Kanadzie wraz z rodziną, gdzie do dziś mieszkam. Po krótkim zamieszkaniu w Kanadzie wraz z moim kolegą zapytaliśmy przedwojennego kapitana Piłsudczyka, jaka jest nasza rola obecnie i co my mamy robić tu na migracji. Więc on odparł bez zastanowienia nic. Nasze zdziwienie, a po chwili dodał: pierwszym waszym zadaniem jest zdobycie statutu społecznego. Wy się jeszcze Polsce przydacie. Ta jego wizja całkiem się spełniła w moim przypadku. Tak też zrobiłem. Po osiągnięciu statutu społecznego, był to rok 2009, kiedy poświęciłem dużo czasu, by się dowiedzieć, co się dzieje w mojej ojczyźnie. Zastanawiałem się, czy mógłbym dać coś, jakąś kontrybucję dla matki macochy Kanady, dla której zawdzięczam nie tylko schronienie przed zbrodniczym gangiem hunty jaruzelskiego, ale i życiowe spełnienie. Więc pomyślałem, matka ojczyzna zawsze będzie matką ojczyzną. To nie ona mnie wyrzuciła, to ten konkol, który do dziś nie możemy wyplewić. To zainteresowanie układem politycznym w Polsce w tym czasie pomogło mi podjąć ważne decyzje w dalszej mojej działalności polonijnej i społecznej. Więc z początkiem roku 2010 pamiętam dokładnie perfidne gry ministra Sikorskiego z ambasadorem Rosji Gryninem. To były niezrozumiałe dla mnie gry, ale gdy nastąpiła tragedia smoleńska, ja nie miałem wątpliwości, że to nie jest zwykły wypadek, że to zamach. Wtedy uważałem, że każdy Polak, gdziekolwiek zamieszkały, powinien znosić protest przeciw tej goebbelsowskiej propagandzie, która wpłynęła nie tylko z wrogich nam mediów, ale często z ust polskich oficjeli rządowych. Upodlenie i ośmieszenie, jakie przeżyła Polonia patriotyczna, nie zna swoich wymiarów. Tu muszę zaznaczyć, że Kongres Polonii, tak kanadyjskiej, jak i amerykańskiej, nabrały wody w usta, a ich członkowie wręcz powtarzali: dobrze, tak, pisiorą. Ja chcę coś zrobić dla większego zamysłu. Bez większego zamysłu wstąpiłem wówczas do Klubu Gazet Polskiej, który jakoś tu działał. Pierwsze moje założenia były, by istniejące kluby zjednoczyć, to znaczy poznać się i wspólnie przeciwdziałać złu. Naszym hasłem było: nie spoczniemy, aż dojdziemy do prawdy zamachu smoleńskiego. Pracę nad zjednoczeniem Klubów Gazety Polskiej już zaprowadziła oddana patriotka Agata Mikołajczyk,
wówczas przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej Chicago 2 w USA. Do nas dołączyła przewodnicząca Klubu Toronto Joanna Jaroszewska wraz z mężem. Następnie Witek Rosowski z Nowego Jorku. Powstały więc silne grupy na kontynencie amerykańskim. Agata Mikołajczyk organizuje następne grupy patriotów w Polonii, która się organizuje oddolnie. Powstały grupy oddolne, patriotyczne od Bostonu po New York, New Jersey, Dalston, Chicago, Windsor, London, Toronto, Montreal, Winnipeg, wiele innych, również Kanada Zachodnia. Ta właśnie oddana patriotka z Chicago podejmuje się zorganizowania pierwszego zjazdu Klubów Gazet Polskiej na kontynencie amerykańskim. Bardzo wielkie przedsięwzięcie ze względu na odległości, a my nie otrzymujemy żadnego wsparcia od konsulatów czy ambasad. To strona przeciwna do PiS-u ma kasę i nas obśmiewa. Pierwszy zjazd bardzo udany, wspaniali ludzie, ale najważniejsze, myśmy się poznali. Postanowiliśmy dalej kontynuować i zapraszać dziennikarzy, naukowców, historyków, tych, co zostali powyrzucani przez rząd Tuska czy Kopaczowa. Przekonanie Polonii, odwrócenie tego kłamstwa smoleńskiego zabrało nam około 3 lat pracy społecznej. Zaznaczam, że wykonywaliśmy to wszystko za nasze własne fundusze. Pod przewodniczącej naszej szefowej jest organizowany drugi zjazd Klubów Gazety Polskiej w Dialston, Filadelfia. Jednocześnie to ona kieruje wszystkimi spotkaniami naszych gości, prelegentów z Polski. Odbywa się setki spotkań. Polonia jest informowana. Odbywają się koncerty żołnierzy wyklętych, patriotyczne akademie. Proszę Państwa, teraz co się dzieje? Agata Mikołajczyk organizuje trzeci zjazd Klubów Gazety Polskiej. Oczywiście z naszą pomocą w Dialston. Choć mieszka tysiące kilometrów z daleka i co się okazuje? To już jest tuż po wyborach. Dobra zmiana wygrała. Więc jedziemy z entuzjazmem, wygraliśmy. Mamy jakąś w tym cegiełkę. Co się okazuje? Dobra zmiana dla nas, Polonii Patriotycznej, okazała się złowrogą, czarną zmianą. Gdy na trzecim zjeździe dochodzi do pytań i dalszej działalności naszej oddolnej organizacji Polonii Patriotycznej, władze z Polski, w osobach Kapuściński, Sakiewicz, Piekarczyk, zachowują się bardzo nerwowo i nie są zainteresowani naszymi referatami czy pytaniami. Ich statement można było odczytać. Teraz my, wy na kolana. Z patriotycznego ruchu oddolnego tworzy się ruch odgórny. Pierwszy jest pacyfikowany Witek Rosowski. Oddany patriota z Nowego Jorku, następnie zostaje zdetronizowana, oddana i zasłużona patriotka dla Polonii naszej ojczyzny Agata Mikołajczyk, koordynator Klubów Gazety Polskiej na Stany Zjednoczone i Kanadę. W tym zebraniu dochodzi do absurdalnych scen. Sakiewicz wstaje od prezydialnego stołu, rzuca laptopem i ucieka z sali. Ktoś go przekonuje, on wraca z powrotem. Ja otrzymuję głos przy mikrofonie, by przedstawić swój referat i zadać pytania. Ale na początku powiedziałem, że to, co się tutaj dzieje, to jest to samo, co stało się w Polsce. To samo się dokonuje, co zrobiono z wielką narodową patriotką Anną Walentynowicz. Ta oddana patriotka została wyeliminowana przez zdrajców Solidarności, bo prowadziła działalność w prawdzie. To samo się dzieje z oddaną działaczką polonijną, zasłużoną dla Polonii naszej ojczyzny, Agatą Mikołajczyk i pozostałymi. Gdy jeszcze nie dokończyłem swojej wypowiedzi, dopadło do mnie małżeństwo Antoniaków z Filadelfii, jakoby dwa sępy, wyrywając mikrofon i odstawiając mównicę na bok. W tym czasie Sakiewicz wstaje od prezydialnego stołu i biegnie do mnie jak wściekły pies i przy wypełnionej sali mówi mi won. Proszę Państwa, konsternacja, moje wielkie zdziwienie, co się dzieje, dlaczego? Przecież ja tego człowieka gościłem u siebie w domu. Fundowaliśmy mu wszystkie podróże do Ameryki, organizowali spotkania, przeżył najcięższe chwile w swoim życiu. Ani ja,
Nikt z nas nie miał żadnych zapędów, by niszczyć nasz tworzony przez nas patriotyczny ruch oddolny. Nikt z nas nie zalicza się do tak niezrównoważonych, by coś zbudować i później zniszczyć w jednym dniu. W tym miejscu żądam od byłego ministra gabinetu, prezydenta Dudy, obecnie do spraw Polonii, pana Kwiatkowskiego, wyjaśnienia, czy pan minister brał udział w rozbiciu oddolnego ruchu patriotycznego na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Również takie samo pytanie stawiam do ministra Dziedziczaka. Czytam w prasie, że minister Dziedziczak reprezentuje lobby Izraela w polskim Sejmie. A gdzie lobby polonijne, panie ministrze? Uważam, że mam prawo od was, panowie, tego żądać, ponieważ to takim działaczom jak ja i moi koledzy zawdzięczacie swoje stanowiska. Inaczej byście pucowali komunistom buty. Mam prawo żądać. Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych, którą niedawno otrzymałem, do tego jak najbardziej mnie upoważnia, uprawnia. Polonia patriotyczna na kontynencie amerykańskim nie będzie tolerować klik sitę wyszemranych powiązań na zasadzie you scratch my back, I will scratch yours. Ty podrap mnie po plecach, a ja ciebie podrapię. Dalsze losy oddolnego ruchu patriotycznego potoczyły się bardzo szybko. Ja opuściłem zjazd. Po krótkim okresie klub oddanej patriotki z Chicago, Agaty Mikołajczyk, został zamknięty przez szwadrony śmierci Sakiewicza, a żeby jeszcze tą wspaniałą działaczkę polonijną bardziej dobić psychicznie, zniszczyć, upodlić, proszę państwa, jej klub zamykają w dniu jej urodzin. Zadaję pytanie, jakich synów ta nasza Polska nosi, jakich synów? Odpowiedź pozostawiam państwu. Również pan minister Macierewicz, mający tak wielkie zaufanie w Polonii patriotycznej, poszedł ramię w ramię ze szwadronami śmierci Sakiewicza. Pamiętam kolegę Wiktora Kowalczyka z New Jersey, który zawiesza swój biznes, wynajmuje wena, rusza w Amerykę. Wszyscy organizujemy dziesiątki spotkań dla pana ministra w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jeżeli pan minister nie ma szacunku do mnie jako do współwięźnia, to niech chociaż uszanuje moje koleżanki i kolegów. Po dojściu do władzy pan minister nie chce znać tych ludzi. Po pewnym okresie zwróciłem się do koleżanki, do dziennikarki Doroty Kani. Wtedy pracowała w niezależna.pl. Pytanie brzmiało. Doroto, to co się stało na trzecim zjeździe w Dialstone nie możesz dostać bez echa. Musisz to opisać. Odpowiedź Doroty była bardzo krótka. Tak, wiem. Sakiewicz postąpił bardzo źle, ale ja tego nie opiszę. Tyle w temacie. Pozostawiam to państwu do oceny. A teraz do meritum. Otóż, proszę państwa, tuż przed wyborami do parlamentu i na prezydenta otrzymałem wiadomość od kolegów z Telewizji Republika, że Telewizja Republika traci płynność finansową i może wejść w syndyk lada dzień. Czy nie mógłbym zainwestować albo szukać inwestorów? Więc bez większych przemyśleń przesyłam na konto Telewizji Republika 40 tysięcy dolarów, około 120 tysięcy złotych wtedy. Fundusze, które sobie zaoszczędziłem na emeryturę. Nie jestem na tyle naiwny, by inwestować w trupa. Ważyły względy patriotyczne. Po pewnym okresie dowiaduję się od moich
Kosowski z Nowego Jorku, patriota, działacz polonijny. Konferencja bardzo udana dla przypomnienia, zbojkotowana przez szwadrony śmierci Sakiewicza. Na tej konferencji również Sakiewicz był krytykowany. To pani szef. Wtedy to pani w kulą Sakiewicz. Pani mnie nazwała bufonem za krytykę pani szefa. Czy teraz pani wie, że takiemu, że dzięki takiemu bufonowi może pani pracować w telewizji? Może się pani spełniać? Ja jestem z tego dumny. Wypełniać swoje marzenia dzięki takiemu bufonowi jak ja, który dołożył cegiełkę do pani miejsca pracy, a może i bardzo poważną cegiełkę. Pani Ewo Stankiewicz, od pani się wymaga więcej jako dziennikarki. Wystarczyło tylko dojść do źródła i po prostu zapytać mnie, co ty chcesz od tego mojego szefa. Tylko tyle. Sprawa następna. To są, proszę państwa, sprawy dotyczące tylko mnie, mojego kolegi. A co by było, gdyby zaczęła mówić tym głosem cała Polonia amerykańska i kanadyjska? Teraz zwrócę się do pana premiera Morawieckiego. Szanowny panie premierze Morawiecki, jak tu inwestować? Pan jako bankier wie, jak należy dbać o akcjonariuszy. Ja od 3 lat nie mogę się doprosić i dowiedzieć, co się dzieje z moją inwestycją. Musiałem się zwrócić do prawnika. Mało tego. Ostatnio się dowiaduję, że Sakiewicz, właściciel spółki Telewizji Republika, który zarządza moją inwestycją, kupił sobie mieszkanie za 2 miliony złotych w Krakowie. Dostał 7 milionów na Puszczę Białowieską. Dostaje wsparcie od spółek państwowych. A gdzie dywidendy dla akcjonariuszy? Jak tu nie? Ja już nie będę pytał pana, panie premierze, jak tu inwestować, ale będę pytał, jak tu nie krzyczeć w niebogłosy. Następny przykład inwestycji. Syn mojego kolegi, kolegi, który również był internowany, syn, jego syn mieszkający w Toronto, pasjonat samochodowy, stworzył konsorcjum. Grupę ludzi zbudował prototyp samochodu Syrena, którą zamierzali uruchomić produkcję w Polsce, stworzyć nowe miejsca pracy. Syn tego patrioty przeżył piekło, jakie mu stworzyli urzędnicy zarządów Tuska, ale i obecnie. Straty sięgają milionów, mogą być procesy międzynarodowe. Na szczęście do pirackiej organizacji weszła służba CBA. Nie będę opisywał ciągu tej inwestycji, bo jest bardzo śmierdząca i w toku. Pan, panie premierze, o tym wie. Był pan informowany osobiście. Na zakończenie dodam, że gdy rozmawiam z moimi koleżankami i kolegami, oczywiście każdy z nas chciałby uczestniczyć w tej konferencji, a przede wszystkim wziąć udział w marszu na stulecie początku wolności naszej ojczyzny. Powinniśmy wraz z naszą patriotką Agatą Mikołajczyk z Chicago na czele maszerować i świętować stulecie niepodległości i cieszyć się razem z wami, tą wspaniałą, patriotyczną polską młodzieżą. Ale po nokaucie szwadronu śmierci Sakiewicza nie jesteśmy w stanie być razem z wami. Teraz się można zastanawiać, czy rozbicie patriotycznego ruchu oddolnego nie było przemyślane z wyprzedzeniem. Mam na myśli ustawę 447 w Senacie Stanów Zjednoczonych. Jestem pewny, gdyby nasz ruch oddolny istniał, to tak Agata Mikołajczyk z Chicago, jak i Witek Rosowski z Nowego Jorku, by zorganizowali dziesiątki autokarów i protest w Waszyngtonie. Znalazło się kilku zapaleńców, patriotów, gdzie bez żadnego wsparcia ambasad czy konsulatów, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie byli dużo w stanie uczynić. Jeśli mi państwo pozwolicie coś opowiedzieć o sytuacji naszej ojczyźnie, jak to widać z Kanady. Dobrze się stało, że PiS wygrał wybory.
zatrzymał to złodziejstwo i robi dużo dobrego, ale my obywatele jesteśmy po to, by każdy rząd upominać, jak robi błędy. Dla nas patriotycznej Polonii amerykańskiej, kanadyjskiej jest, by doprowadzić do opcji zerowej w konsulatach i ambasadach. Nic się tu nie zmienia albo bardzo mało, a ten zdrajcy Geremka powinien być dawno oczyszczony. Również traktowanie Polonii na równi z obywatelami polskimi w Polsce, a nie tylko jako źródło do zrobienia kasy, to jeszcze gotówki w konsulatach. I ostatni wątek. Dobrze się stało, że PiS przeprowadza reformy, zatrzymuje potężną kradzież waszych emerytur, programów socjalnych, ale proszę Państwa, PiS na dzień dzisiejszy nie ma opozycji, opozycji merytorycznej i pracującej dla narodu. Każda partia czy rząd, jeśli nie jest kontrolowana przez opozycję, prowadzi do wypaczeń. Dziś partie opozycyjne to rynsztok, któremu należy dać upust na następnych wyborach. Jest szansa, by stworzyć partię prawicową, która będzie zrzeszać młodych patriotów, 30, 40, 50 latków. Która będzie partią merytoryczną, partią, która nie będzie kontrolowana przez BND, czy Mossad, KGB, czy CIA. To ma być partia, która ma pracować z polskimi służbami. Na pewno będziecie mieć wsparcie Polonii patriotycznej na kontynencie amerykańskim. Polonii, która obecnie jest totalnie ignorowana. To wy, którzy wykonaliście wspaniałe akcje na stadionach, to wy, młodzi, powinniście zakładać te partie. To wy, którzy wzbogaciliście się nie ze złodziejstwa, a z ciężkiej pracy rąk czy umysłu. To wy, młodzi biznesmeni, przełamcie barierę strachu. Jeśli już nie styl amerykański, na styl amerykański, to nie tylko zło sprowadzać z Ameryki, ale i dobro. I brać wzór z partii republikańskiej, która również zeszła ze swoich torów, ale miejmy nadzieję, że Trump to naprawia. Wybierzcie takich liderów, którzy nie będą się dawać poklepywać po plecach, ale będą mówić głośno na cały świat. Poland first, Poland first. Takich potrzebujemy liderów. Nie lękajcie się. Ten wielki Polak, wypowiadając te słowa, wiedział, co mówi. Dziękuję Państwu za uwagę, to tyle. Życzę Państwu owocnych obrad, wspaniałych spotkań. Staszku, dziękuję Ci bardzo. Te oklaski, które słyszysz, to dla Ciebie. Ja poproszę światło. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję. Poproszę światło. Proszę Państwa, w następnym punkt, zanim przejdziemy do następnego punktu programu, nie mamy czasu w tej chwili na jakieś pozaprogramowe wypowiedzi. Zanim przejdziemy do następnego punktu programu, ja jeszcze tutaj uzupełnię do tego, co Staszek mówił. Bardzo króciutko. W amerykańskiej Częstochowie to było tuż po wyborach. Mieliśmy ten zjazd takich działaczy oddolnych, tak? O czym Staszek mówił. No i o co poszło z Sakiewiczem? Poszło o to, że Sakiewicz przyjechał i powiedział nam, musicie robić tak, jak ja wam powiem, albo won, tak? No i Staszek powiedział, chwileczkę, to co ja zrobiłem, to ja zrobiłem, to jest moja działalność. Ja tylko wziąłem szyld Klubu Gazety Polskiej. Ja również w tym czasie wziąłem szyld Klubu Gazety Polskiej pod swoją strzechę. A potem przyjeżdża mi taki Sakiewicz i mi mówi, że ja muszę robić tak, jak on mi każe, bo inaczej won, tak? No i się skończyło tym, że myśmy odeszli. To całe środowisko, Chicago, Toronto, ja z Nowego Jorku, odeszliśmy od Klubu Gazety Polskiej, bo nam nie będzie nikt mówił, jeśli my społecznie, za własne pieniądze, za własny czas, z własnej energii, nikt nam za to nie płaci, nie mamy nic z tego, tylko satysfakcji, że coś robimy dla Polski. A potem przyjeżdża mi jakiś facet z Polski i mówi, że poszło generalnie o układy, które zaczął załatwiać minister Adam Kwiatkowski.
tuż po wyborach prezydenckich przyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i kontaktował się z byłą ubecją, z esbecją, z tymi ludźmi z poprzedniego układu, zupełnie odcinając patriotyczną Polonię. I myśmy zaczęli protestować w wewnętrznej rozmowie w ramach Klubu Gazety Polskiej. Również protestowaliśmy przeciwko temu, że Sznep został, ciągle pozostawał na stanowisku. Na to Sakiewicz powiedział nam, no może tak nie powiedział, ale sens jego wypowiedzi była morda w kubeł albo wszyscy won, tak? Bo widocznie podejrzewam, że chciał też wejść w jakieś tam układy z prezydentem, z ministrem Kwiatkowskim, ze Sznepfem, no nie wiadomo, w gruncie rzeczy, no my nie wiemy, co było za zamkniętymi drzwiami, ale to było rozbicie naprawdę oddolnego ruchu patriotycznego z powodu partykularnych interesów osoby, która przyjechała do Polonii z Polski.